dzisiejszym odcinku. Normalnie, formu, uważaj za kres! Berka, ale tak to tu wszystko w porządku, tak? Czy nie za bardzo? Co jest w ogóle z... Ej, to poczekaj, na chwilę sobie to pożyczymy i zaraz oddamy. Nie, stary, robimy no? Tak. Co? Bo ich nie ma na serwerze. Tak. Jakby, wiesz, jeżeli ty złamiesz regulamin, ja im powiem, ale możemy się dogadać. Sam Bobrzdyl, Markacz. Markacz, ja ci dam. Tam Marku. Ja powiem ci tak, jak ja już chodziłem po tej planecie, to ty już dawno jeszcze byłeś w pieluchach. A, czyli ty jesteś tak stary? No, bo ja mam 72 lata. Nie, no i zostałeś rozklepany. Ja ci dam. Ty możesz, bo ja stary spadam stąd. Ale Aberka, mam nadzieję, dobra, mam uch. Elegancko mam uch. Gdzie jesteś? Widzisz, gdzie jestem? Nie możesz mnie widzieć, bo ja się wtapiam w tło. Rozumiesz? Nie widzisz mnie. A ile masz serduszek? Ale mam pół. Pół? No. Nie miałeś pół! Ty spadłeś... ale Aberka, ja cię nie zastrzeliłem, tylko ty spadłeś... Ja proszę zostawić moje itemki. Albo wiesz co, może sobie wezmę i co teraz? Ty, bo ja cię zaraz rozklepię, nie? Dobra, już rzucam wszystkie, łapaj to. I tyle w temat. A w poprzednim odcinku zbudowaliśmy ten piękny domek. Jak widzisz, tu jest normalnie wejście na drugie piętro. Elegancko na drugim piętrze jest gotowe. To dosłownie wszystko. Tu mamy skrzynkę w ogóle niezagospodarowaną. Mamy takie krzesło. Ej, Aberka, powiedz mi, jak ja wyglądam. Bo mi się wydaje, że ta ławka jest dosyć śmieszna. No, tylko Aberka, wiesz co? Chyba włosy ci tutaj wchodzą w... Ale zaraz, przepraszam, że przerywam ci oglądanie tego odcinka. Pamiętaj o tym, żeby lajkować, subskrybować. Oczywiście klikaj dzwoneczek, ponieważ to są odcinki codziennie. I wracamy do odcinka. Tak, stary, bo to, wiesz co, to było w Ikei... więcej, ale było na promocji, więc wziąłem. Tak, w Ikei, no tak, bliska, to właśnie dlatego tak wygląda, bo to było w Ikei kupione, no tak. A Berka, pytanie mam, co ty w tym momencie robisz, bo choinkę buduję? O, ale ja jestem twoim najlepszym przyjacielem. Robi wrażenie! Ej, to jest pierwsza choinka zbudowana, słuchajcie, na jednym bloku i to jeszcze ja nie zbudowałem tej choinki, tylko ty ją zbudowałeś, Aberka. Nie, ale co jest, słuchajcie, mega ważne, ponieważ na dzisiejszym odcinku, jak widzicie, ja mam ogólnie dwóch villagerów. Po pierwsze, jeden villager się nazywa Martyna, a drugi się nazywa Erik. I dzisiaj tymi villagerami się po prostu zajmiemy. Ty przeczytałeś napis Marta. Marta to... A to może Marta. No ja ci dam się śmiać, bo babusia się nie można, słuchajcie, śmiać. Ja wezmę tą łódkę, bo ja ją właśnie po to przygotowałem, no żeby ich zabrać. W sumie to jest naprawdę ja dobry wezmę, pomysł. A ty ogarniaj to miejsce. Dobra, to ty sobie ogarniaj tamto, a ja sobie tu wezmę, słuchajcie, na pełnym normalnie speedzie. Pełnym speedzie musimy ogarnąć tu jakieś miejsce, żeby wiecie, żeby ci villagerowie się jakoś fajnie czuli. Tu zrobimy takie dwa boksy. O, akurat, słuchajcie, elegancko, normalnie przez środek będą te boksy iść. I wydaje mi się, że to ogólnie... Cztery boksy. Jak to cztery? Dwa boksy trzeba... Ej, w ogóle teraz będzie można już rozmnażać tych villagerów, a nie łóżka są potrzebne. Normalnie, formu, uważaj za kręt 90 stopni. Berka, ale tak to tu wszystko w porządku, tak? Czy nie za bardzo? Nie, ludzka, słuchajcie, Aberka ewidentnie powariował, a wy pamiętajcie, że za niedługo na sklepie będzie nowy wzór Abra i Bobo. W przyszłym tygodniu wspólna kolekcja i taka wodna, taka letnia, że wiesz, tam jest Abra i Bobo. I ty masz szczepek pływacki na przykład. Więc słuchajcie, szykujcie, bo normalnie będzie kuksuwa, a ja teraz w tym momencie, ludzka, budujemy dach tutaj dla naszych villagerów, bo ja bym chciał jednak, żeby... Łódkę? Czy to się rymuje z główka? Łódka. Łódka? Główka. Pusta główka. Ale masz rymy normalne. Co, Bobrzdyla? No bo nie masz zbyt pełnej główki. Nie, ludziska, on chyba mi ewidentnie ty mi Aberka w tym momencie obrażasz. Ale wiesz co, ja się nie gniewam, bo ty mi pomagasz. To... Dobra, robimy, słuchajcie, tutaj drugie pięterko, patrzcie, żeby tak to ładnie wyglądało. Ale Aberka, ty tam uważaj, bo sprzęgło spalisz i będzie przypał. I co wtedy zrobisz? Patrzcie, ej, to powinno normalnie kuksuwa moim zdaniem będzie wyglądać. Patrzcie, tutaj przez środek damy jeszcze jakieś... Ja nie mam żadnego w ogóle kilofa, żadnej siekierki, nic takiego. Masz w ogóle jakąś siekierkę albo jakiś kilofa albo cokolwiek? Kilofy w ogóle dwa przy sobie, to ci jeden rzucę, a siekierkę też w sumie mam. Tu wpakować, wiesz? Ale czekaj, spróbujemy. Czemu będzie ciężko, Aberka? Musisz tak to zrobiłeś wymanewrować. Nie, bo ty chcesz ich oddzielić od siebie. Oddzielnie, tak, bo tak chyba się to robi, nie, popraw jak było. Co? Ej, teraz zrobimy tak, teraz zrobimy tylko tak. Tylko weź tu zamknij może na przykład wejście na chwilkę.
i dopiero jak ogarniesz... Nie, bo oni nie wejdą tam nawet. Czemu? A jak tak zamkniemy, O! O, dobra, masz taki pomysł. Dobra, to rozwalaj. I teraz trzymaj, żeby tak on tam wszedł. Dobra, cyk. Dobra. I teraz i z drugim tego drugiego. To samo, nie? Tak, i będzie naprawdę mega koks. To ja teraz na wstecznym. Dobra, ogarnąłem. Podoba ci się? Okej. Dobra, teraz rozwalamy łódeczkę, tylko tak, żeby nie zaatakować, bo będzie totalny przypał. O, dobra, ogarnięte i teraz dawaj, villager. Dobra, wchodź tam do środka. Co ty robisz, chłopie? Co żeś ty z nim normalnie zrobił? Teraz tak, ogarniamy tego dirta, żeby on normalnie zniknął i tu ogarniamy, słuchajcie, tak, takie eleganckie. O, i on teraz chyba nie powinien już wychodzić, co nie? No nie. No ja dobra, mam. Zamknięte. Ten też jest zamknięty. Pytanie, ja będę mógł z nimi handlować, czy lepiej płotek zrobić? Nie, no będziesz, dlaczego nie? No przecież możesz... Dobra, to teraz słuchaj, chciałbym zrobić jednego farmera, czyli trzeba zrobić kompostownik. Dobra, robię ci. A jak się robi? Poczekaj, robisz odwrócone spodenki z pół płytek. Dobra, już skumałem. Dobra, dziękuję i postawimy. Jest gościu farmerem! Martynka będzie farmerką, ale fajowo. Ale to teraz możesz mu pół blok zabrać. Pół blok i on na pewno nie ucieknie. I dawaj teraz temu drugiemu chciałbym ogarnąć typa do czego by się przydało. O, ja nie wiem, stary. Masz milion profesji. To dobra, to słuchaj, ale jak myślisz? Tego z książkami chyba lepiej, nie? I w ogóle ty nie chciałeś ich rozmnożyć? No, ale nie ma łóżek, to mamy lipę. A drzwiami samymi się nie da? Nie, trzeba łóżko, stary, zrobić. Ja właśnie o tym myślałem i wiesz, normalnie cimcirimci, pam pam pam, nie da się zrobić bez łóżeczka niestety. Jeżeli chcesz bibliotekarza, to może być spoko pomysł. Ale poczekaj, ale... bo ja mam tu gdzieś tu nawet ścinę, o której zapomniałem totalnie. O, ja jest tutaj, słuchajcie... Masz jakieś biblioteczki? Mam, ej, a pytanie, do ściny jest potrzebna woda chyba, nie? No żeby rosło ta, a no tak, no tak, nie, bo tak nie skumałem, o co chodzi. Poczekaj, mam niebieski lód lodowca, nawet tego nie zauważyłem, że coś takiego mam. O, to ja z tego mam lodowiec. Ale z tego się robi wodę, czy nie? Niebieski lód nie daje wody, ale pokaż, który. Dobra, poczekaj, nie, mam nadzieję, że powstanie. Daje. Poczekaj. Zakrocimy. Nie, ten nie daje, stary. Nie, no nie mów tak, Aberka, on musi dać wodę, no chłopie. Sprawdźmy w sumie. Dobra, i co, da czy nie? Proszę, nie. Proszę, daj wodę, proszę! No to lipa. Ej, tu czyli co, ja nie mogę mieć posadzonych tych, bo nie ma wody? Ale zadajmy sobie pytanie, dlaczego nie ma wody? No właśnie, Aberka, dlaczego straciłeś całą wodę? Ktoś rzucił mnie z dwoma wiaderkami na pewno, wodą. Na pewno. Ty, w ogóle wiesz co, bo któryś z chłopaków miał taką rybkę w wodzie, w sensie w wiaderku. To da wodę, czy nie? A wodę. Dobra, słuchajcie, trzeba ewidentnie normalnie pójść tutaj do chłopaków i on w ogóle... To ja u mnie niestety nie mam. Wiesz, że Agentix ma normalnie chłopie wiadro z lawą? Pomasz to? Kurde, serio? No dosłownie, ale ma chłop... Ej, faktycznie. Chłop ma wiadro z lawą i poczekaj, on gdzieś to miał, on gdzieś to po prostu któryś z chłopaków... No po prostu ktoś to musi mieć, bo nie ma nawet takiej opcji. Dobra, ale ktoś... nie masz pozwolenia, aby to wziąć. No nie mam, ale ja dam na przykład 4 diaksy za coś takiego, co ty na to? Bo ja nie wiem, czy oni by się zgodzili. Ja na przykład za wodę bym się nie zgodził. Nie zgodziłbyś się, zrobilibyśmy nieskończone źródełko albo coś. Ty. Nie, bo potrzebujesz dwóch. Ej, wiesz co, jest totalna lipa z wodą, jak teraz tak patrzę. Kogoś zrzuciłeś. No ja ci dam, czyli co, czyli ja tym trzciną cukrową... Nie, mam trzcinę, nie zrzucaj mnie teraz, chłopie. A, dobra, sorry. Zwariowałeś, jakbyś mnie teraz zrzucił, to nie wiem, to bym się już normalnie zapłakał na śmierć chyba. A jeszcze u Elvisa nie byłeś. No tak, tylko wiesz co, ja odstawię ten piasek i odstawię trzcinę, bo to jednak dosyć cenne są itemki. A o kurde, jeszcze... ma dwa wiaderka. Wiaderka ma z wodą, czy co? Czy z rybami? Rybami, tak, dwa. Ej, to poczekaj, to może byśmy, bo... Ej, to poczekaj, to możemy to ogarnąć. A trzy z lawą. Co jest w ogóle z... Ej, to poczekaj, na chwilę sobie to pożyczymy i zaraz oddamy. Nie, stary, no? Robimy tak. Co? Bo ich nie ma na serwerze. Tak. Jakby, wiesz, jeżeli ty złamiesz regulamin, ja im powiem. Ale możemy się dogadać. Jak? Zróbmy u ciebie nieskończone źródełko wody. U mnie też. I odkładamy to. I oddamy im jeszcze wodę z rybkami.
tak. Dobra, Kuksu ma po prostu plan, tylko Aberka, jak coś to wiemy tylko my we dwóch i nikt więcej, jak dobra? Jak coś to wiesz, wcale mnie nie zrzuciłeś nie, z wodą, no, po prostu ja ją miałem. Tak, ty miałeś wodę, my wcale po prostu nie używaliśmy wody przez kilka dni. Jakiej nie wody? Dlatego, że my jej nie mieliśmy, tylko wiesz, chcieliśmy... Nie słyszałem o żadnym. Pomóż mi! Przypał mam! Przypał mam jest? Szkielety, szybko! Czemu na mojej wyspie jest tyle potworów, chłopie, na pełnym... A bo tam nie, nie, ten, nie uświetliliśmy. A, ty masz dobra, jednego zombiaka i już płaczesz. No bo ty... ja wodę mam. Zombiak ci zjadł villagera. Nie. I co teraz? Tego Eryka. I co teraz? Nie oświetliłeś, typie. Ale co teraz mam zrobić z tego powodu, chłopie? Oświetlić. A pytanie, i co, straciłem villagera jednego? Aha. No, no seria. A nie powinien być taki zjedzony, w sensie ten villager nie, taki... Nie, 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 nie. Jak masz ustawiony poziom trudności trudny, to no. Jest szansa, że powstanie zombie villager. Tutaj to w ogóle prawie szansy nie ma. Nie, no ale spoko, masz jeszcze jednego, ja robię nieskończone źródełko wody. Nie, no to są żarty. O, patrz, to działa! Ej, faktycznie będziemy mieli nieskończone źródełko wody, patrz. Chłopie. Faktycznie. Patrz, dobra, cyk, teraz do ciebie idę z tym wodą. Dawaj, stary. No. Ej, w ogóle Elviso miał takie rzeczy w skrzynce i on nawet się nie chwalił tym, no to za łeb. Kurde, mocno, tutaj? Nie? Dobra, cyk. I patrz, zbieramy teraz rybki. Patrz, to działa! No, dobra, idziemy sobie. Ej, ja w ogóle pamiętałem, że któremuś z chłopaków właśnie coś takiego wyskoczyło. I teraz Aberka, jak coś, to zostaje tylko między nami. I sobie cyk odkładamy. Dobra, my tu nic nie braliśmy. Ty, a jakbym teraz wziął gąbkę i tobie wysuszył ten zbiorniczek? No to ja mogę wziąć gąbkę i tobie wysuszyć. A, ty, ale Aberka, tak nie można robić. Patrz! Nieważne. Patrz, co ej, mam, ale chłopie! Fajne, fajne, myślałem, no. Że zabrałeś. Oddaj to! Raz, nie zabrałem. Zlagowało tobą... serwer, nie widziałeś? Tak, zlagowało serwer i akurat miałem 6 sin i postawiłem 5. Miałeś 6, stary. Aberka, wstaw mnie! Ja ci po prostu w tym momencie rozklep, rozpapilenie nadciąga. I wiesz co? Rozpapilenie! I ja sobie we... O! I, o! I słuchajcie, patrzcie, patrzcie! O, ja wcale... O, ja sobie tu trzcinkę przygarnę. Swoją trzcinkę, bo wiesz, bo serwer zlagowało. Tak, Aberka, serwer. No, na pewno, serwer. Zaraz tobie zlaguje serwer. Dobra, wiesz co? Ej, czyli ja straciłem villagera w taki... O, no, no. Durny sposób, no to są jakieś żarty. Drugiego też możesz stracić. Nie! Nie mogę drugiego stracić. Stary, ja nie mówię, że stracisz, ale że jest szansa ogólnie. Nie ma żadnej szansy. Dobra, mam pytanie. Dobra, ej, dawaj, teraz zróbmy tak, żeby on wbił level. Co ty na to? Bo marchewkę mam, więc tak, zbieram marcheweczkę, słuchajcie. W tym momencie normalnie zbieranie szybkie marchewki. Weź zbieraj marchewkę, ja pójdę do skrzynek swoich i zobaczę, ile tej marchewki będzie. I normalnie, słuchajcie, robimy level. Przynajmniej na pierwszy level musimy zenchantować. Jadzi! Oddawaj mi! Nie! Oddawaj mi to! O, nie! Aberka! Aberka... O. Nie, słuchajcie, co, jeśli ty masz łuk, czy co? Aberka, oddaj możesz mnie zrzucić, nie możesz mnie zrzucić, bo ty... Nie! Bo skoczę, no. Bo skoczę. Nie skacz, nie podchodź, bo skoczę. Nie skacz! Nie! Jo, jak się wystraszyłem! O Boże, co? Ty, nie! Jak mnie uderzy! Tak się nie bawimy, Aberka, tak nie można! Oddawaj to, dobra, oddawaj! Dam ci, no. Dobra. Wiesz co, ja sobie muszę sam wezmę, co no dam... O, dzięki. Wiedziałem, że dam! Ta, no dasz, na pewno, ty to dasz. Wiesz co dasz? No. No, no właśnie, tyle dasz. Dobra, ogarniamy, poczekaj, bo ci zabrałem to chyba. Co? A co itemy skarżą? Nie zabieraj! O, zabrałem wszystko, elo. No, wszystko wyzbierałem. Ej, wszystko wyzbierałem. Nie rozwalaj mi tego! No i ja zabrałem z jedną sztukę. Zabrałem. Dobra, Aberka, stawiaj mi to tam, a ja tutaj ogarniam tego villagera. Erik normalnie w tym momencie dostaje awans, niestety Martynka tam Erik, ale szybki awans w robocie dostał. Patrz, chłopie, pierwszy level wbity. A twój villager jaki ma level? Powiedz ty mi. No stary, ja u niego mam, wiesz, te książki na Mending i mnie cały czas nie stać, żeby kupić. Ale wiesz, Aberka, zaraz będzie... Ty, uciekaj mi stąd, bo ja tu chcę handlować z moim villagerem. Uuu!
Ej, tu w sumie, jak tak szczerze mówiąc, placki dymowe, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Powinniśmy wziąć naszych villagerów no. i ich rozmnożyć. Tak, powinny, ale on nie ma łóżek, chłopie! To się nie wiem. Uda. No. Ale to... musimy wykombinować. Ty, ja wiem w ogóle, stary! Z pajęczym! Założę się, że dostaliśmy trylion takich komentarzy. O a wiesz, co jest nie, lepsze? Ja teraz pomyślałem wiesz, co jest o tym. Nie dostaliśmy ja. Takich, bo ja serduszkuję praktycznie każdy komentarz na kanale Abra Games. No. Go nie widziałem, a teraz wpadłem na ten... Znaczy, dobra, na pewno takie były, ale, ale serduszkuję prawie każdy i nie widziałem. Ja też właśnie o tym pomyślałem, że jesteśmy takim downami, nie mamy łóżeczek, musimy wyczekiwać noc. Czasami jak chcemy nagrać odcinek, to my na specjalnie... Ktoś to... Ej, chłopie, ale my ile razy specjalnie czekaliśmy na dzień, żeby był na odcinek, żeby nas potwory nie denerwowały, a tu można było zrobić Nie, Ameryka... Ja mam 7 pajęczyn ogólnie. Masz już 40 łuków, bo zużyłem na to pajęczyn. Nie, no to są, słuchajcie, jakieś żarty, ale wiecie co? Ja wezmę w tym momencie wszystkie moje szmaragdy i zrobię sobie z tego placki. Mam 44 placki dyniowe, chodź do mnie, chłopie. Ty, oddawaj tą trzcinę. I chodź, ej, marsz, marsz, tu no, sam się weź sobie. 22 kurde, placki. One są w ogóle chyba mega pożywne, z tego co pamiętam. Tak, 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 one są bardzo I patrz, co się teraz dzieje. Mam, Tom, widzisz. Arbuz za szmaragd, nie? O! I słuchaj, mam tutaj właśnie, patrz, chodź do mnie. I w A wiem, tym że ty miejscu masz. Mam jedwabny dotyk z książeczkę, więc teraz trzeba by było co zrobić? Łączyć. Pytanie, masz już kowadło swoje, czy nie? Nie, ale mogę zrobić. Bo ja też mogę zrobić w sumie, tylko pytanie, robimy jedno na spółę, czy jak? Nie no, stary, każdy sobie niech zrobi. No to dobra, to każdy sobie niech w takim razie robi, słuchajcie. To ja robię w tym momencie normalnie kowadło, ale muszę je tak schować, żeby żaden z chłopaków z niego nie korzystał, bo jeszcze mi kowadło rozwala, mi tyle będzie w temacie. Więc tyle taki, będzie w temacie. Poczekaj, w takim totalnie niewidocznym miejscu, o, na przykład schowamy je tutaj. Nikt tego nie zauważy totalnie. I teraz, słuchajcie, patrzcie, bierzemy w tą książeczkę. Ej, wiesz co? Jakby ktoś mnie teraz taką siekierką zrzucił, to ja bym się chyba zapłakał normalnie. Nie, no aż tak złym kumplem nie jestem. Totalnie bym się zapłakał. Dobra, pytanie. Który level mi będzie potrzebny? Czwarty! Patrz! Nie! 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 Abera! Nie! No żeś... Aberka, zwariowałeś. Zabrałeś wilka z lasu, sorry stary. Zabrałeś to, czy jak? Co zabrałem? Aberka, gdzie jest moja siekierka? To dobra, masz. Udało ci się. Zdążyłeś stanie dosłownie pół sekundy zdążyłeś. Ja bym cię rozpapilił normalnie. Czekaj, nie, bo ja ci chcę oddać itemy. Emerald mój... był twój. O, dobra, nawet nie wiedziałem, że miałem emerald, ale możesz... Żelazo jeszcze miałem, dzięki. Miałeś dużo mięsa ze świni? Nie wiem, możesz sobie wziąć, bo mam w sumie sporo tego jeszcze. O, nie wiem, dobra. To wszystko. Dzięki, bardzo dziękuję w takim razie. I w ogóle sąsiad, patrz, zobacz sobie, ja tu mam taką małą farmę. Ja w tym momencie, patrzcie, elegancko sobie wyzbieram normalnie. I w tym momencie mogę sobie pójść do mojego villagera, mojego cudownego villagera. Ej, chłopie, możemy w ogóle deal robić między sobą, bo ja mogę robić bardzo dużo szmaragdów, a ty masz villagera, na którego nie masz szmaragdów. To trochę prawda. Ja mógłbym sobie popracować za kasę. A, popracować? Dobra, słuchajcie, to my to naprawdę ewidentnie, Aberka, musimy to przemyśleć. Będę miał swojego robola. Oj tak. Oj tak.